Cześć, witajcie, Artbike z tej strony. Jak widzicie, w moim salonie na stole stoi rowerek. Jest to rowerek francuskiej firmy Jant. Pokazywałem go we wcześniejszym moim odcinku o tematyce rowerowej. Z rowerka wymontowałem sterownik. Jakiś czas czekałem na nowy sterownik, który zamówiłem sobie u naszych braci Chińczyków. I sterownik już przyszedł, zaraz wam ten sterownik pokażę. Proszę bardzo, zrobiłem unboxing, czyli wyciągnąłem to wszystko z paczki. Paczka była ładnie, hermetycznie zapakowana. Chińczycy się postarali. I powiem wam, jestem naprawdę w szoku. Mamy wszystko. Mamy sterownik. No, przybliżę wam. Napisy są po chińsku, także i tak dużo. No chyba, że ktoś studiuje jak chiński język, to będzie szczęśliwy w tym momencie. Ok, sterownik 500 W, 24 V. Do tego, zobaczcie, nawet dostałem kluczyk do manetki. To jestem happy, nie będę musiał szukać kluczyka. Co, mamy manetkę z kluczykiem i no tam chyba jakiś multimetr jest. A jak podłączymy, to zobaczymy, co on tam pokazuje. Podejrzewam, że wskaźnik naładowania baterii. Wiecie co, na początek podłączę to wszystko tak prowizorycznie i zobaczymy, czy w ogóle rowerek nam zadziała. Rowerek będę testował moim akumulatorem 24 V, 20 A. Który zrobiłem, uwaga, z akumulatorków OD papierosów. Właśnie z takich akumulatorków. Jeżeli jesteście zainteresowani takim projektem, zapraszam na mój filmik, który możecie znaleźć sobie u mnie na kanale. Tam pokazuję dokładnie, jak sprawdzam te akumulatorki pod względem, ile mają amperów, ile mają voltów. I powiem wam, że są to bardzo dobre akumulatorki. Stosowałem ten akumulator do wielu moich projektów, takich jak generator HHO, który potrzebuje około 20 A. Testowałem na różnych rowerach, wiecie, do wszystkiego praktycznie tą baterię używałem. No ale niestety przesadziłem, bo coś mi odbiło i chciałem na tej baterii odpalić silnik od Malexa i zobaczcie, co się stało. Po prostu bezpiecznik poszedł się rąbać. Zaraz wlutuje nowy bezpiecznik i wszystko będzie ok, będzie śmigało jak ta lala. No, dużo ludzi przestrzegało mnie, że ta bateria może wybuchnąć, może zrobić krzywdę komuś i w ogóle tam trele molele, ale ja w to nie wierzę. Słuchajcie, inżynierowie, którzy pracują nad takimi cudami, te cuda są drogie, one kosztują około 12 funtów. To przemyśleli, jak już to zrobić, żeby ta bateria komuś w twarz prosto nie wystrzeliła. Także mi się wydaje, że te baterie, te akumulatorki są jeszcze bardziej safety, jak wiecie, normalne 18650. Także zapraszam, odnajdźcie ten film, może go tam dołączę w opisie. I no zobaczcie, naprawdę warto, bo można rozrobić coś z niczego. Będę testował tę baterię na tym właśnie rowerku, także będzie ciekawie, oglądajcie do końca. Ok, włączyłem sobie tłumacza chińskiego, już wszystko wiem. Wiecie, elektryczny zamek do drzwi jest to czerwony, czyli ten. Wam pokażę. Czyli ten czerwony, to jest elektryczny zamek do drzwi, czyli to będzie szło do naszego kluczyka. Kontrolka czarna, czyli tutaj będziemy mieli normalnie 24 V. I czarne. Światło hamowania niebieskie, czyli to jest światło hamowania i samochodu białe. Aha, czyli to jest sensor hamowania. Czyli tak, tu i to są hamulce. Ok, tu jest kontrolka naładowania, a tu jest wyłącznik. No dobra, czyli ja już wszystko wiem. Ok, najpierw sprawdzimy na krótko, ponieważ już bezpiecznik sobie przylutowałem, to najpierw sprawdzimy na krótko, czy w ogóle ten silniczek nam pojedzie. I jak widzicie, możemy przełączać teraz biegi. Fajnie. Mamy pojazd, który ma 7 biegów. Powiedzcie, czy to nie jest fajne, nie? No dobra, czyli co? Wiemy, że bateria jest sprawna, podłączamy sterownik. Ok, już wszystko podłączyłem. Widzicie, z baterii podłączyłem do sterownika. Także macie tutaj plus i minus sterownika, plus i minus do silnika. No i zobaczcie, manetka pokazała nam tutaj ładnie jakąś tam ikonkę związaną chyba z rowerem. Co tu pisze? Co?
Aha, że to jest bateria, bateria jest pełna. F jest pełna, E to jest wiadomo, rezerwa, tak? Także fajnie, wszystko jest ok. No zaraz sprawdzimy sobie. Ok, także próba numer jeden. Nawet płynnie to chodzi, wiecie? Rowerek będzie miał 7 biegów. Także jak sportowy motor. No wiadomo, trochę kontrolki mogą namigać, ponieważ zastosowałem, widzicie, takie cienkie przewody i może być duży opór na tych przewodach. Ale co, no, bardzo tanim kosztem naprawiliśmy praktycznie ten rowerek, nie? Teraz składam go i będziemy testowali. Ok, rowerek już skręciłem, zobaczcie, tak wygląda. Naprawdę fajny rower, kable ma fajnie pochowane, wszystko, nic nie widać. Wiecie, jaki fajny bajer? Zobaczcie, to jest góra baterii. Nie, i ona tutaj ma wyciągany przewód, widzicie? Wyciągany przewód i po prostu ma wbudowaną ładowarkę. Zobaczcie, jakie te rowery były, kurcze, jak one były robione solidnie, no nie? Wszystko wbudowane. Nie dość, że ma ładowarkę zewnętrzną, to jeszcze ma ładowarkę, że możecie sobie ładować prosto z rowerka i po prostu nie musicie mieć ładowarki. On ma wbudowany w sobie, nie? Tą ładowarkę. Naprawdę, to mi się wydaje, że kiedyś, kurczę, to robili naprawdę fajny sprzęt, nie? Zobaczcie sami, jak to wygląda. No super. Nawet nie wygląda źle. Zobaczcie, tu macie tą chińszczyznę wrypaną. Wszystko działa. Także co? No testy tylko, zostają testy. No niestety ta bateria w opakowanie mi nie wejdzie, będę musiał go ją na jakimś bagażniku albo gdzieś tam przykręcę doraźnie, ale przetestuję sobie ją, nią zobaczę, ile kilometrów zrobię na tej bateryjce. To nic, no co? To by było na tyle i widzimy się na testach.